Brak własnego państwa w XIX wieku odcisnął się na wszystkich płaszczyznach życia społecznego i politycznego Polaków. Ziemie polskie, podzielone między Rosję, Prusy i Austrię, nie mogły swobodnie rozwijać się gospodarczo i cywilizacyjnie. W zaborze rosyjskim obowiązywał system samodzierżawia carskiego. Wszyscy rodzili się i umierali jako poddani cara. Autorytarne rządy rosyjskie doprowadziły do wybuchu powstania styczniowego w 1863 roku. Powstanie zostało brutalnie spacyfikowane przez wojsko rosyjskie, a jego uczestnicy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, byli karani więzieniem, zsyłką na Sybir oraz konfiskatą majątków ziemskich. Dekadę później w publicystyce polskiej wybrzmiał społeczny i ekonomiczny problem samotnych kobiet, pozbawionych źródeł utrzymania, nie mających kwalifikacji i wykształcenia, pozwalających podjąć pracę zarobkową. Dyskusję nad położeniem kobiet zainicjowała grupa pozytywistów warszawskich, znanych dziennikarzy i pisarzy. Tak narodziła się Kwestia kobieca. Wołanie o równe prawa kobiet i mężczyzn, które ogarnęło zabór rosyjski, austriacki, z czasem także pruski. Dyskusje dotyczyły nierówności kobiet na gruncie prawa cywilnego. Zaborcy wzorowali się na kodeksie Napoleona, który obowiązywał w większości krajów europejskich. Kobiety bez zgody mężów nie mogły podejmować pracy zawodowej. Po ich śmierci nie miały prawa do samodzielnego wychowania własnych dzieci. Miały ograniczone prawa do dziedziczenia, nie mogły poświadczać umów i testamentów. Po ślubie z obcokrajowcem automatycznie nabywały obywatelstwo męża. Pozytywiści postulowali zrównanie praw obu płci na gruncie prawa cywilnego i domagali się reformy edukacji, rozbudowy szkolnictwa elementarnego, zrównania programów nauczania dziewcząt i chłopców. Zdawano sobie sprawę, że o równouprawnieniu kobiet nie mogło być mowy bez dostępu do edukacji. W zaborze pruskim w ogóle nie było uniwersytetów. W zaborze rosyjskim władze nie zezwoliły na kształcenie kobiet na zrusyfikowanym Uniwersytecie Warszawskim. W autonomicznej Galicji od lat 90. XIX wieku Polki mogły studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ale jedynie na dwóch kierunkach – medycynie i filozofii. Chcąc uzyskać wyższe wykształcenie, musiały wyjeżdżać za granicę – do Szwajcarii, Francji i Belgii. Pod koniec XIX wieku na Sorbonie najwyższy odsetek ogółu studiujących kobiet stanowiły Polki i Rosjanki. Większość Polek nie mogła sobie pozwolić na kosztowne studia za granicą. Z myślą o mniej zamożnych dziewczętach, publicystka i działaczka społeczna Jadwiga Szczawińska-Dawidowa powołała do życia tajną akademię dla kobiet – Uniwersytet Latający. Utrzymywał się z prywatnych składek, a jego wykładowcami byli wybitni polscy uczeni. Uniwersytet Latający stał się kuźnią aktywnych kobiet, które w kolejnych dekadach angażowały się w życie społeczne, politykę i naukę. Jedną z absolwentek Uniwersytetu Latającego była Maria Skłodowska, później Curie, pierwsza w historii kobieta, dwukrotnie nagrodzona Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki w 1903 roku i chemii w 1911 roku. Jedną z najgroźniejszych stron panowania rosyjskiego był ucisk wywierany na szkoły i dziecko. Szkoły były całkowicie zruszczone, miały cele zupełnie niezgodne z duchem narodowym polskim. Wszystkie przedmioty wykładane były po rosyjsku, przez Rosjan, wrogo nastrojonych względem Polaków. Stąd wartość nauki była nader wątpliwa, a atmosfera w szkole wprost nie do wytrzymania. Dzieci wiecznie podejrzewane i szpiegowane wiedziały o tym, że jedna rozmowa polska albo słowo nieostrożne mogły poważnie zaszkodzić nie tylko im samym, lecz także i rodzinom. W latach 90. XIX wieku zaczęły kształtować się środowiska sufrażystek. Do najważniejszych trójzaborowych organizacji należały działające w miastach feministki, zrzeszone w Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich, chrześcijańskie demokratki, działające w Zjednoczonym Kole Ziemianek oraz dromaderki, czyli działaczki niepodległościowe, tworzące organizację bojową Polskiej Partii Socjalistycznej. Patronkami wszystkich sufrażystek były Eliza Orzeszkowa i Maria Konopnicka.
Założycielką polskiego ruchu feministycznego była Paulina Kuczalska-Reinschmidt, współtwórczyni i redaktorka naczelna Steru, organu prasowego Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich. Stałymi współpracowniczkami warszawskiego Steru były historyczki Helena Witkowska i Romualda Boudouin de Courtenay, utalentowana malarka Maria Dulębianka, działaczka społeczna Józefa Bojanowska, ekonomistka Zofia Daszyńska-Golińska i lekarka Justyna Budzińska-Tylicka. Środowiska feministyczne prowadziły na łamach swoich czasopism kampanię na rzecz zrównania praw kobiet i mężczyzn, ukazywały przejawy dyskryminacji na gruncie rodzinnym, występowały także przeciw podwójnej moralności, nagłaśniały problem prostytucji i chorób wenerycznych. Odwoływały się do haseł czystości obyczajowej, wstrzemięźliwości seksualnej przed ślubem i wierności małżeńskiej. Prawa wyborcze, polityczne nie są celem ani uzupełnieniem zdobywanych swobód, ale środkiem do osiągnięcia społecznego i cywilnego równouprawnienia kobiety z mężczyzną, a następnie dalszej równoprawnej już z nim współpracy nad tworzeniem wspólnie lepszego ustroju społecznego. Podczas gdy feministki rozpoczęły agitację na rzecz równych praw kobiet w miastach, chrześcijańskie demokratki rozpowszechniały je na prowincji. Zjednoczone Koło Ziemianek zbudowało swój program na nauce społecznej Kościoła katolickiego. Założycielką koła była Maria Kleniewska z Kluczkowic. Po ukazaniu się encykliki Rerum Novarum skupiła wokół siebie grono aktywnych kobiet wywodzących się z warstwy ziemiańskiej, aby walczyć z ekonomicznym wyzyskiem. Liderkami Zjednoczonego Koła Ziemianek były Maria Rodziewicz, Maria Kretkowska, Maria Karczewska oraz Irena Kosmowska. Koniec XIX wieku to zjawisko gwałtownej industrializacji, a z nim masowa migracja wiejskich dziewcząt do miast. Wiejskie dziewczęta nie miały wyuczonego zawodu, więc najczęściej podejmowały pracę jako służące. Praca ta była niskopłatna i nie objęta żadnymi ochronnymi prawami. Służące nie miały wyznaczonych godzin pracy. Nie mogły wychodzić za mąż i zakładać rodzin. Na starość często trafiały do przytułków. Młode dziewczęta w domach pracodawców były także narażone na wykorzystywanie seksualne. Chrześcijańskie demokratki krytykowały dobroczynność. Preferowały zakładanie kooperatyw. Organizowały na wsiach koła włościańskie, złożone z kobiet i dziewcząt wiejskich. Zakładały dla nich warsztaty zawodowe, gdzie młode chłopki mogły nauczyć się podstaw zawodu – gotowania, szycia, haftu czy pielęgniarstwa. Kursy zawodowe połączone były z nauką czytania, pisania, podstawami rachunkowości. W celu obniżenia śmiertelności kobiet wiejskich podczas ciąży i połogu sprowadzały na wieś akuszerki. Zakładały ogródki zabaw dla dzieci. Uczyły matki zasad higieny i opieki nad dzieckiem. W swojej działalności społecznej chrześcijańskie demokratki opierały się na wzorcach wypracowanych przez kapucyna Honorata Koźmińskiego, twórcy zakonów bezhabitowych dla kobiet. Członkinie zakonów bezhabitowych podejmowały pracę w różnych środowiskach, na wsiach i w miastach. Największą rolę odegrały w opiece nad dziewczętami wiejskimi, które po przybyciu do miast szczególnie były narażone na demoralizację i biedę. Praca nad ochroną macierzyństwa wtedy może się dopiero stać powszechną, gdy kobiety zyskają prawa polityczne i same będą mogły rozstrzygać sprawy dotyczące ich. Zarówno feministki, jak i chrześcijańskie demokratki chciały reformować istniejące systemy prawne w ramach państw zaborczych. Najmłodsze pokolenie kobiet uznało, że despotyczny charakter państwa rosyjskiego wyklucza możliwość uzyskania praw politycznych zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Zapóźnienia cywilizacyjne w zaborze austriackim i pruskim wskazywały, że tylko własne państwo dostarczy narzędzi do modernizacji społecznej oraz zrówna prawa kobiet i mężczyzn. Od 1905 roku dromederki działały w organizacji bojowej PPS, której przewodził Józef Piłsudski. Nurt ten reprezentowały Aleksandra Szczerbińska, Maria Owczarkówna, Hanna Paschalska, Józefa Rodziewiczówna i Zofia Prausowa. Prowadziły agitację niepodległościową w fabrykach. Brały też udział w akcjach dywersyjnych skierowanych przeciw opresyjnej władzy rosyjskiej. Pod sukienkami przewoziły amunicję i mauzery dla bojowników. Ładunki wybuchowe ukrywały w gorsetach.
Za swoje polityczne zaangażowanie płaciły cenę zsyłki i więzienia. W przededniu I wojny światowej wynegocjowały u Piłsudskiego zgodę na zakładanie żeńskich organizacji paramilitarnych. Na program składały się nauka o broniach, pistolecie Mausera, pistolecie Browninga, karabinie, obchodzenie się z materiałami wybuchowymi, dynamitem i ekrazytem, składanie i rozbieranie bomb, robienie szkiców terenowych, czytanie map. Uczono nas prania paszportów. Na kursie drugiego roku wykładano geografię militarną, musztrę, organizację intendentury, technikę dywersyjną, obronę miast, taktykę i zagadnienia ogólnowojskowe. Na frontach I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej spotkały się przedstawicielki wszystkich najważniejszych organizacji sufrażystowskich. Kobiety wstępowały do polskiej organizacji wojskowej. Zakładały żeńskie organizacje paramilitarne, takie jak Liga Kobiet Pogotowia Wojennego i Ochotnicza Legia Kobiet. Niektóre kobiety walczyły na froncie w męskich mundurach i pod męskimi pseudonimami. Inne wykonywały niebezpieczne zadania w wywiadzie. Piłsudski podkreślał nieraz, że nadał kobietom prawa polityczne nie dlatego, że się o nie dopominały, lecz dlatego, że zdobyły sobie te prawa przez czynny udział w walkach o niepodległość. W listopadzie 1918 roku z więzienia w Magdeburgu wrócił do Warszawy Józef Piłsudski. Zanim Rada Regencyjna w Warszawie przekazała mu władzę, nie planowała przyznać praw wyborczych kobietom. W tej sytuacji od września 1918 roku działaczki polityczne organizowały wiele trójzaborowych wieców i zjazdów kobiet pod hasłami równouprawnienia w wolnym państwie polskim. My, Polki, nie chcemy być biernymi widzami, lecz chcemy wziąć bezpośrednio udział w tym dziejowym momencie zmartwychwstania Polski. I otwieramy zjazd pod hasłem uobywatelnienia kobiet w niepodległym, zjednoczonym państwie polskim. 28 listopada ukazał się dekret naczelnika państwa o ordynacji do Sejmu Ustawodawczego. Wyborcami zostali wszyscy obywatele państwa, którzy ukończyli 21 rok życia. W artykule 7 stwierdzano: wyborcami do Sejmu są wszyscy obywatele państwa posiadający czynne prawo wyborcze. Musimy wszystkie na równi z mężczyznami wybierać posłów do konstytuanty i wśród tych posłów mieć swoje przedstawicielki. Nam też leży na sercu, jaka będzie Polska, jaka w niej władza, jaka gospodarka, jakie szkoły, jakie podatki. A oprócz tego musimy też znaleźć się w Sejmie, aby upomnieć się o swoje prawa, o swoje krzywdy. Tego za nas mężczyźni nie zrobią. W styczniu 1919 roku kobiety po raz pierwszy udały się do urn wyborczych jako pełnoprawne obywatelki II Rzeczypospolitej. Byłem tym w państwie polskim, który z piórem w ręku i uśmiechem na ustach podpisał wasze prawa. Prawa kobiet, równające je w swoich prawach z mężczyznami. Pierwszymi posłankami w Sejmie Ustawodawczym były Zofia Moraczewska, Gabriela Balicka-Iwanowska, Irena Kosmowska, Jadwiga Dziubińska, Maria Moczydłowska, Zofia Sokolnicka, Franciszka Wilczkowiakowa i Anna Piasecka. Grupa posłanek ponad podziałami partyjnymi stworzyła wspólnie podstawy opieki społecznej. W II Rzeczypospolitej zniesiono wszystkie dyskryminujące kobiety przepisy na gruncie prawa cywilnego. Zrównano programy nauczania dla obu płci. Rozbudowano szkolnictwo elementarne, średnie i wyższe. W latach 30. XX wieku na krajowych uniwersytetach odsetek studentek wahał się od 27 do 40%. Na wydziałach humanistycznych stanowiły już większość studiujących. Osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie przetarły szlaki dla kobiet w nauce w Europie i Stanach Zjednoczonych. Podczas II wojny światowej kobiety walczyły w Armii Krajowej oraz pełniły ważne funkcje w polskim państwie podziemnym. Idea Uniwersytetu Latającego jako platformy wymiany wolnej myśli powróciła w środowiskach opozycji demokratycznej w okresie rządów komunistycznych w Polsce. Kobiety odegrały też ważną rolę w ruchu Solidarności, przyczyniając się do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Koła włościańskie, zakładane przez Zjednoczone Koło Ziemianek, zostały przemianowane w późniejszym okresie na koła gospodyń wiejskich i do dzisiaj stanowią najważniejsze organizacje aktywizujące kobiety z małych miejscowości i wsi. Feminizm z początku XX wieku zwrócił uwagę na potrzebę równości płci, która stała się ważnym filarem współczesnych społeczeństw demokratycznych. Hasło solidaryzmu społecznego, łagodzenia brutalnych skutków kapitalizmu, promowane przez chrześcijańskie demokratki, zachowuje aktualność do dzisiaj. Walka o prawa polityczne, złączona z ideą niepodległości, ukształtowała wśród kobiet etos odpowiedzialności za państwo. Hasło podwójnie wolne rozbrzmiewało na wiecach po ukazaniu się dekretu naczelnika państwa w listopadzie 1918 roku. Podczas II wojny światowej stwierdziłam z głębokim wzruszeniem, że pokolenie naszych dzieci, podejmując w szeregach Armii Krajowej walkę z okupantem, interesowało się naszymi doświadczeniami i naszą pracą konspiracyjną w drużynach strzeleckich, w Związku Strzeleckim i w Polskiej Organizacji Wojskowej. Bo istotnie, walka o wolność przechodzi dziedzictwem z pokolenia na pokolenie.